Jeżeli Państwo pozwolą, to najpierw przedstawię naszych gości. Pan Jan Faryszewski, wiceprezes do spraw finansowych Kompanii Piwowarskiej. Pan Andrzej Malinowski, prezydent pracodawcy RP. Pan Piotr Muszyński, wiceprezes Zarządu do spraw operacyjnych Telekomunikacji Polskiej. Pan Janusz Steinhoff, wicepremier minister gospodarki w latach 1997-2001. Pan Robert Soszyński, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń. Pan Adam Scheinfeld, poseł na Sejm, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2007-2009. Pan Michał Szubski, prezes Zarządu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a także pan Jerzy Toczyski, prezes Zarządu GlaxoSmithKline. Zgadzam się, że nie ma efektywnej formuły dialogu, że jest brak zaufania. Jako przedsiębiorca mogę to absolutnie potwierdzić. Jesteśmy traktowani bardzo nieufnie i to powoduje, że jest blokada. Mimo że wielokrotnie wysyłane są sygnały ze strony naszych partnerów po stronie rządowej czy parlamentarzystów, że obie strony odniosłyby korzyść z takiego dialogu, wymiany informacji, transparentnego lobbingu, nie są tworzone tak do końca jeszcze efektywne regulacje. Natomiast ja bym chciał trochę też przyjąć na siebie pewną odpowiedzialność za budowanie takiej platformy. Myślę, że tutaj nie możemy tylko krytykować rządzących za to, że takiej platformy nie budują i że są nieufni. Myślę, że przedsiębiorcy powinni również bardzo silnie przestrzegać pewnych kodeksów, praw, regulacji i samoregulacji po to, żeby jakby pozycjonować się jako partner godny zaufania. Potrzebna jest ciągłość, potrzebna jest stabilizacja prawa i petryfikacja reguł funkcjonowania na rynku. To są takie podstawowe problemy, które sądzę trzeba będzie rozwiązać. Ja z wielkim zadowoleniem witam to wszystko, o czym często mówi, przedstawiając swoje przyszłe działania czy zamiary, pan minister Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości, to wszystko, co mówi pan prokurator generalny Seremet w BCC i w Krajowej Izbie Gospodarczej. Mieliśmy spotkania z obu panami i myślę, że jestem wyrazicielem opinii wszystkich tam zebranych osób, przedstawicieli środowisk gospodarczych, że byliśmy pod wrażeniem racjonalności sposobu myślenia i tych działań, które już podjęto w tej sprawie. Także zmienia się na lepsze, ale w dalszym ciągu mamy do czynienia z państwem, moim zdaniem, opresyjnym w stosunku do przedsiębiorców. A propos tego restrykcyjnego państwa, które się nie zmienia, bo gdy słyszę opinię, że jest lepiej, ale nie tak, jakbyśmy chcieli, to ja się z nimi zgadzam. Jesteśmy w trakcie od 3 lat zmieniania tego państwa, które przez dziesiątki lat, żeby nie powiedzieć, od zawsze było budowane na właśnie tym kanonie nieufności władzy, obojętnie jaką ona by nie była, wobec obywateli, wobec przedsiębiorców, więc coś, co budowano dziesiątki lat, także w mentalności niestety, bo przepisy prawa nie są najgorsze. Najgorsza jest mentalność, nastawienie ludzi, także urzędników. To się nie zmienia w 3 lata, więc jak słyszę, że jest lepiej, ale nie tak, jakbyśmy chcieli, to jest zgoda. Tak jest, będziemy działać, żeby jeszcze lepiej i coraz lepiej w Polsce było, ale jak słyszę, że nie ma nic, że nie ma żadnych zmian, albo te, które są, to się nie liczą, to nie ma zgody. No dam przykład. Wprowadzenie instytucji domniemania niewinności. Państwo wszyscy pamiętacie wyrok sądu apelacyjnego z Wrocławia sprzed paru tygodni wobec spółki JTT, tak? Budżet państwa ma zapłacić prawie 50 milionów złotych odszkodowania, ponieważ parę lat wcześniej państwo, właśnie te działające restrykcyjne, te, które nie ufało obywatelom, przedsiębiorcom, tak doprowadziło spółkę do takiego stanu, że właściwie zbankrutowała. Dzisiaj nie byłoby to możliwe, bo zmieniliśmy przepisy. Po pierwsze, zmieniliśmy przepisy postępowania karnego, tego nikt nie podnosi. Zmieniliśmy przepisy prawa, ograniczając możliwości przetrzymywania ludzi w ogóle, w tym i przedsiębiorców w aresztach, ale tam, gdzie musi być zastosowany areszt, zwiększyliśmy uprawnienia aresztowanych. Wprowadziliśmy domniemanie uczciwości, które obejmuje ponad 25 milionów ludzi, czyli wszystkich podatników, także i przedsiębiorców. Musieliśmy złamać stanowisko doktryny prawa, bo doktryna prawa się przeciwstawiała, nie urzędnicy,
Jak to kasacja może do podmiotu zbiorowego być zastosowana? Wprowadziliśmy to. A ostatnia inicjatywa w ubiegłym tygodniu, pierwsze czytanie w Sejmie przygotowanej w Komisji Przyjazne Państwo ustawy zmieniającej kodeks spółek handlowych, tym słynnym przepisie 585, czyli działania na szkodę spółki. Do tej pory przepis dawał możliwość działania z urzędu, czyli urzędnik, człowiek, który nigdy w życiu często nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, człowiek, który nigdy w życiu nie zarządzał żadną firmą, ma decydować, czy do tej pory decydował, czy menedżer, przedsiębiorca prowadzi firmę dobrze czy źle. I z urzędu, nie pytając nikogo, może wszcząć postępowanie przeciwko temu menedżerowi czy przedsiębiorcy. Zmieniamy to. Regulacje, które mamy, gwarantują, że ten dialog powinien następować, prawda? I nawet pewne głoszone praktyki jako te zalecane mówią o tym, że te regulacje powinny być przestrzegane. No, samo konsultacje społeczne założeń do ustawy, prawda? Jest to fenomenalny etap tworzenia prawa, gdzie jest praktycznie szansa na zapewnienie głosu wszystkich interesariuszy ze strony przemysłu, strony społecznej, strony rządowej, polityków, płatników. Jest to świetny etap. W przypadku ustawy refundacyjnej na przykład w ogóle ten etap nie został wykorzystany, mimo że myślę, że również dla jakości tego stanowionego aktu prawnego byłoby to z wielką korzyścią. Potem mamy etap konsultacji społecznych już samej ustawy, prawda? I tutaj pojawia się pytanie, na ile te głosy, które spływają w tym okresie, 2 tygodnie albo miesiąc, zależy od decyzji danego resortu, na ile one są uwzględniane. No, nasze doświadczenia branży są takie, że nie za bardzo, no, o ile niektóre głosy różnych resortów były uwzględnione, natomiast głosy branży były tak naprawdę, no, nie było nawet specjalnie czasu, żeby zostały uwzględnione, bo czas pomiędzy wpłynięciem opinii branży a przejściem na następny etap legislacji był tak krótki, że widać było, że nawet specjalnie nie było czasu na przeczytanie. A więc wydaje się, że to jest kwestia praktyki, prawda, żeby stosować te regulacje, które są, z odpowiednią praktyką. I no, jakby materia jest, substancja jest, tylko chodzi o wolę, o pewną mentalność, o cele polityczne, które mieszają się chyba z celami właśnie regulatora i to wszystko jakby w jednym kotle się gotuje i powoduje, że na ostatnim etapie na przykład tej konkretnej ustawy dochodzi do już na komisji senackiej do przegłosowania 90 poprawek, podczas kiedy w całym procesie poprzednim na poziomie niższej izby, na poziomie Senatu te poprawki były pojedyncze. A więc widać, że od września do maja, więc mamy tutaj bardzo długi okres, zmarnowano chyba wiele czasu, żeby ten dialog się toczył. Nie wykorzystano właściwych instrumentów, nie wykorzystano forów, które są po to, żeby ta jakość była większa. I w efekcie pewnie mamy prawo, które będzie podlegać kolejnym poprawkom w następnych kadencjach parlamentu, następnej przy zmianie resortu, ponieważ ewidentnie są tam jeszcze rzeczy, które wymagają poprawy. A więc samo wydaje się zastosowanie istniejących regulacji mogłoby znacząco sytuację polepszyć, a więc znowu wracamy do woli politycznej, do kultury politycznej i do jakiejś wizji tego, jak to powinno wyglądać w kontekście tego, co już mamy. Po dokładnej analizie właściwie można powiedzieć, że mamy model właściwie taki prawie że optymalny, to znaczy nawet model, którego powinni nam zazdrościć, pewnie zazdroszczą nam kraje, które są na mniej więcej tym samym poziomie, powiedzmy, rozwoju, co my, są krajami budującymi nową przyszłość, transformację i tak dalej. Powstaje w związku, tam pewne, oczywiście są pewne rzeczy, do których się można było doczepić. Tu mój kolega mówił o, pan Piotr Muszyński mówił o oczywiście regulatorach. Myślę, że to wymaga zdecydowanie, praktyka przynajmniej ostatnich lat pokazała, że to wymaga zdecydowanie tutaj naprawy i znalezienia właściwie odpowiedzi na dwa pytania. Co zrobić, żeby zminimalizować bardzo zresztą krzywdzące i niekorzystne dla polskich przedsiębiorców decyzje te negatywne, to znaczy ich ilość. I po drugie, co zrobić, żeby te decyzje można było w jakiś sposób szybko weryfikować, bo sądy niestety w tym zakresie nie są dobrym rozwiązaniem. Jak Państwo wiecie, czas to pieniądz, w związku z tym czekanie długo na określone decyzje jest tego. I myślę, że odpowiedź na to, dlaczego tak jest, w pewnym sensie, przynajmniej w dużej części, padła na samym początku właśnie przez pana posła Adama Szejnfelda. To jest kwestia pewnej mentalności.
Otóż, proszę Państwa, jak z naszego doświadczenia mógłbym powiedzieć, że są w rządzie, są w parlamencie ludzie, którzy są otwarci na tego typu konsultacje, do których zawsze można przyjść, porozmawiać. Właśnie siedzący tutaj Adam Szejfeld jest takim tego przykładem. Mogę chyba powiedzieć tego, że wiele aktów prawnych żeśmy właściwie wydyskutowali. Czyli zastosowaliśmy metodę, przy pomocy której powstała ustawa, sławetna ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W takich warunkach, pod dużą presją regulacyjną i tego typu używania narzędzi, dostępnych narzędzi administracyjnych, rozmawia się bardzo trudno, dlatego sięgamy po nietypowe środki. Porozumienie, które podpisaliśmy w 2009 roku, jest naprawdę unikalną formułą, która pokazuje, że można inaczej prowadzić dialog, chociaż wydaje się to prawie niemożliwe. Poprowadziliśmy jakby nasz konflikt w kierunku porozumienia, podpisaliśmy to porozumienie dzisiaj działa. Co jest bardzo ciekawe, to porozumienie znalazło swoje odbicie w systemie prawnym, ponieważ porozumienie było kwestionowane, jego legalność była kwestionowana tak naprawdę przez właśnie większość teoretyków prawa, co nie przeszkadzało mu działać. No i pokazała się legendarna nowela w tej chwili do przepisów prawa telekomunikacyjnego, artykuł 43a, który sankcjonuje tak naprawdę porozumienie, ponieważ w tej chwili podmiot telekomunikacyjny może wystąpić z wnioskiem o zamianę porozumienia na decyzję administracyjną. W związku z tym wszystko się bardzo pięknie spina i myślę, że tego typu współpraca pokazuje, że daleko idąca kreatywność i wola porozumienia w narodzie jest. Chciałbym może odpowiedzieć pewną anegdotą. Parę miesięcy temu wróciłem do Polski i dwie rzeczy tak naprawdę mnie bardzo zaskoczyły. Po pierwsze, do jakiego stopnia nadal olbrzymie zmiany się odbywają w tym kraju i po drugie, do jakiego stopnia cena stanowi bardzo fundamentalnym elementem wyborów konsumentów. Branża farmaceutyczna jest bardzo regulowana i dla nas jest to fakt jakby w miarę oczywisty. Obcujemy z ludzkim życiem, zdrowiem i obracamy pieniędzmi publicznymi, a więc jesteśmy przygotowani na to, że będą tworzone regulacje, które pomogą nam naszą misję wypełniać. Cały nasz model biznesowy opiera się na tym założeniu, że te regulacje muszą być. Druga rzecz, że korporacje globalne są chyba z natury dosyć pragmatyczne i nie oburzają się na rzeczywistość. Widzą wszystko na rynkach światowych, obserwują różne zachowania, zmiany. Moja firma ma 150 lat, a więc jest obecna na wszystkich rynkach świata i naprawdę wiele już widziała, w związku z czym to, co dzieje się w Polsce, patrzy na to z perspektywy pewnych doświadczeń i stara się dostosować, przede wszystkim dostosować, na pewno nie obrażać na rzeczywistość, na pewno nie nadmiernie krytykować, o ile to czemuś ma nie służyć, tylko po prostu dostosowywać. Myślę, że taką najbardziej oczywistą strategią korporacji, takiej jak moja, jest próba jednak budowania tego dialogu, prawda? Więc zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są fakty i próbujemy tą reputację wzmacniać, próbujemy jakby zasłużyć na to, żeby siedzieć przy stole wspólnie z naszymi interesariuszami. Nie zakładamy, że nam się to z gruntu rzeczy należy. Staramy się być odpowiedzialnym partnerem i nieustannie z determinacją próbujemy, prawda? Próbujemy zrozumieć i próbujemy nauczyć się, jak dostarczyć wartość. My jesteśmy głównym inwestorem branży. Myślę, że zainwestowaliśmy wiele w Polfę Poznań wiele lat temu, ponad 10 lat temu. Był to taki okres silnego wzrostu tego przemysłu. Była prywatyzacja, o której pewnie za chwilę będziemy mówić i myślę, że można to potraktować jako pewnego rodzaju inwestycje w przyszłość. Natomiast im dalej idziemy, tym bardziej patrzymy na to, na ile to środowisko jest sprzyjające dla inwestycji. Myślę, że Polska nie jest w stanie jechać długo na założeniu, że 40-milionowy naród, szybko rosnący w Unii Europejskiej, jest aż tak strasznie inwestycyjnie atrakcyjny, jeżeli nie wzmocni tej swojej atrakcyjności poprzez budowanie konkurencyjnej gospodarki. No, konkurencyjność gospodarki niestety wymaga wysiłku, wizji, długoterminowych celów, strategii, tworzenia rozwiązań, bo zaczynamy jako stara Europa, jako ta nowa Europa już niedługo pewnie przegrywać z rynkami, gdzie politycy tworzą rozwiązania, które właśnie te dwa zjawiska, przewidywalność i stabilność, ulgi, rozwiązania, dialog,
budują. Jest to wyścig i coraz mniej jest fabryk na świecie farmaceutycznych, jest wielka konsolidacja produkcji i gdzie te fabryki będą stały, no dużo zależy właśnie od tego, jakie rozwiązania będą tworzone, a w Polsce bilans importu do eksportu jest niezwykle niekorzystny. Myślę, że w Polsce przemysł farmaceutyczny mógłby być znacznie potężniejszy, gdyby jeszcze byłyby te decyzje strategii inwestycyjne wzmacniane odpowiednią kulturą dialogu, rozmowy z inwestorami, poszukiwania rozwiązań. Tego jest nie za dużo i tak naprawdę no, ma to duży wpływ właśnie na takie bardzo konkretne działania w zakresie i proponowanych rozwiązań i przenoszonych pieniędzy w postaci chociażby inwestycji w produkcję. Także ja myślę, że pragmatyzm i pewne bezlitosny rachunek tak na końcu decyduje ze strony korporacji, czy taki kraj jak Polska jest atrakcyjny, czy nim być przestaje i nie możemy brać jako stały czynnik to, że Polska takim atrakcyjnym miejscem do inwestycji będzie zawsze.